Jest niezwykłe, że Piotr i Jan, kiedy zostali uwolnieni i kiedy przybyli do swoich i opowiedzieli, co się wydarzyło, to kiedy wszyscy wysłuchali tej opowieści, to jak mówią Dzieje Apostolskie, jednomyślnie wznieśli głos do Pana Boga i mówili. Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy w takich sytuacjach, kiedy nam się coś uda, albo kiedy trzeba zjednoczyć się na modlitwie, żeby pokonać jakieś trudności, żebyśmy mieli to we krwi, żebyśmy zawsze po każdym wydarzeniu wznosili nasze serca do Pana Boga, tak jak Jan, Piotr i cała wspólnota. I dlatego chciałbym teraz, zdając sobie sprawę, że różne trudności, problemy, opresje, czasami nieszczęścia, czasami trudności, które są nieprzezwyciężalne, Ciebie i mnie dotykają, chciałbym się razem z Tobą się pomodlić. Powtarzaj za mną słowa tej modlitwy, którą wypowiedzieli Piotr, Jan i ich wspólnota, ale także my chcemy teraz taką modlitwę sformułować. Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida, dlaczego burzą się narody i knują daremne spiski. Panie, my wiemy, że bardzo często szatan działa poprzez ludzi, którzy chcieliby nam odebrać naszą nadzieję i naszą wiarę w Ciebie, tego, który zmartwychwstał. Ogłaszamy, Panie, Twoje zmartwychwstanie. Ogłaszamy, Panie, taką wielką ochronę nad nami, która przychodzi z Twojej strony. I bardzo pragniemy ogłosić Twoje słowo z całą odwagą, a Ty będziesz wyciągał rękę, kiedy my będziemy ogłaszali, Ty będziesz wyciągał rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez Twoje imię, Panie, przez sług Pana Panów, Króla Królów, przez Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.